nami Filip Tyczyński. Niestety finał Development League przegrany dla Blue Lagoons. Filip, do przerwy plus 5. Co się stało po przerwie, że koniec końców minus 6 na tablicy? Do połowy szło dobrze, bo stali strefą i w sumie wydaje mi się, że nie mieliśmy dużego problemu, żeby rozbić tą strefę. Szło w ataku, po przerwie wyszli swego, no i niestety było widać, że trochę bez pomysłu graliśmy. Zabrakło do rzucenia, myślę, paru prostych rzutów spod kosza, bo dzisiaj wypadała gdzieś ta piłka. Może więcej trójek, bo z tego co widziałem, tylko 3 trójki trafiliśmy, oni chyba 10. No i to właściwie zrobiło wynik. I chyba tyle. Jak duży jest niedosyt, powiedz, bo chyba sezon, można powiedzieć, bardzo udany dla was. Jak rozmawialiśmy w trakcie sezonu, chyba nikt, nawet wy się tak nie spodziewaliście, że to będzie aż tak ładnie szło, ale pewnie niedosyt no musi być. Powiedz, jak to duży niedosyt i jak długo będziecie to przeżywać? No na pewno niedosyt jest, natomiast no, wydaje mi się, że dzisiaj wygrała drużyna lepsza i mecz był fajny. Wiadomo, może koszykarsko trochę brakowało, ale myślę, że były emocje, mógł się w miarę podobać. Myślę, że jakbyśmy zagrali z Restore z 10 meczów, to pewnie gdzieś 5 my byśmy wygrali, 5 oni, więc dzisiaj wygrali oni. Wiadomo, niedosyt jest, ale myślę, że i tak ten sezon był tak fajny, że życie. No, zagraliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy, trochę zabrakło, trudno. Czy jest jakieś świętowanie? Po jednak sukcesie, wydaje mi się, czy w głowach odpoczynek i za chwilę start nowego sezonu? Świętowanie było po półfinale, dzisiaj z tego co wiem chyba bez wyjścia. Ja przyznaję, że jadę na drugą ligę kobiet na Wisłę sędziować mecz zaraz, więc na pewno dzisiaj nie dołączę do świętowania, natomiast w środę mamy trening standardowo. Za tydzień chyba przerwa, z tego co kojarzę, więc może w weekend i za 2 tygodnie wracamy na wyższym poziomie, więc na pewno będzie trudniej już o jakieś takie dobre wyniki, ale będziemy walczyć. Na sam koniec pytanie, które musi chyba paść z moich ust. Grałeś kiedyś z taką publiką, bo na poziomie amatorskim to jest naprawdę coś niesamowitego. Ławka Great Torres to zawodnicy, matki i dzieci, może 10 osób. U was to jest, nie wiem, cała kompania ludzi. Skąd wy ich bierzecie? No, są rewelacyjni, naprawdę. Dzisiaj to zebraliśmy chyba wszystkich ludzi, którzy w ogóle mogli przejść i zresztą oni sami chcą przychodzić. To naprawdę jest niesamowite, że dla nich to jest radocha, że oni mogą nas oglądać. Dla nas niesamowita radocha, że możemy grać przy takiej publiczności. Przypominam sobie trzecią ligę w Radomsku. Tam chyba z 5 osób było na trybunach, więc chyba nie grałem przy takiej publiczności. Naprawdę, dodaję skrzydeł. No, szkoda, że dzisiaj troszeczkę zabrakło. Dzięki i powodzenia w przyszłym sezonie już na wyższym poziomie. Dzięki, do zobaczenia.